Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twojemu Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierza się Wam, drodzy bracia i siostry. To zadanie powierza się Wam, bracia i siostry, zebrani tutaj na placu pokoju. To zadanie bycia świadkiem miłosierdzia. I zapraszamy wszystkich do tego pięknego wstępu w godzinę miłosierdzia, do modlitwy o zmiłowanie, o miłosierdzie dla nas, dla całego świata. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się wszyscy. Wspaniały dzień. Dzień kanonizacji świętych papieży Jana 23 i Jana Pawła II. W tej Eucharystii chcemy jako społeczność miasta Lęborka i dekanatu lęborskiego podziękować
Panu Bogu za ten wspaniały dar, żeby ten dar nam przyświecał w naszym codziennym życiu, abyśmy na co dzień, nie tylko od Wielkiego Święta, ale na co dzień wpatrywali się i realizowali to wspaniałe świadectwo tych wielkich ludzi XX wieku. Świadomi naszych słabości, świadomi tego, że nie jesteśmy godni stanąć przy ołtarzu Pańskim, na początku Eucharystii serdecznie Pana Boga przeprośmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Pan, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni. Jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni. I jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra, rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce, baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z nazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju chodzimy. Choć bolek wód życia króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu zwycięzco, bądź nam miłościwy. Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.
Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł pomimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogi księże dziekanie, miłowani kapłani, drodzy bracia i siostry, drodzy lęborczanie, drodzy mieszkańcy powiatu lęborskiego, staję przed wami z wielką bojaźnią i z wielką słabością, gdyż jest tak was wielu. Chwała Panu za to, że jesteście. Za to, że dzisiaj możemy być ogromnym znakiem, znakiem jedności, znakiem jedności, którą tworzy sam Bóg w Trójcy Świętej. Chwała za to Panu. Chwała za dzisiejszych świętych Jana 23 i Jana Pawła II. Kiedy ten wiatr czasami wzbudza się coraz mocniejszy, przypomina mi się fakt, i myślę, że wam, kiedy dziękowaliśmy Panu Bogu w chwili odejścia do domu Ojca, naszego drogiego Jana Pawła II, w pewnym momencie księga życia się, księga Ewangelii się zamknęła, ale nowa księga się otworzyła, księga Jego świętości, księga życia wiecznego. I kiedy wieje ten wiatr, przypomina mi się też ten moment tego słowa, które wszystko rozpoczęło w naszej ojczyźnie, wszystkie zmiany w 79 roku, później przypomniane w 91. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, tej mojej drogiej ziemi, mojej ojczyzny, mojej Polski. I dzisiaj możemy wołać wraz
ze świętym Janem Pawłem II. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, mojej rodziny, mojego małżeństwa, mojego miasta, mojej pracy, moich wszystkich wydarzeń, moich wszystkich relacji, mojego życia. Wielu dzisiaj mówi, że poprzez to wydarzenie, historyczne wydarzenie, nie było takiego wydarzenia jeszcze w życiu świata, jakie dzisiaj przeżywamy. Że to wydarzenie może być ogromną łaską dla nas, dla naszej ojczyzny. Ogromną łaską, kiedy znowu brama się otworzyła, żebyśmy zobaczyli jedność, miłosierdzie Boga, Jego łaska, Jego błogosławieństwo, Jego miłość. Dzisiaj papież Franciszek powiedział o świętych, że są świadkami miłosierdzia, Bożego miłosierdzia, że nie bali się dotykać ran Chrystusowych, nie bali się dotykać cierpienia swojego krzyża i odnaleźli w swoim życiu krzyż chwalebny Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Bracia i siostry, to jest słowo dla nas, bo na nowo trzeba nam odkryć słowa Jana Pawła II, naszego świętego. W 91 roku w czasie swojej pielgrzymki przekazał nam, tak jak Bóg poprzez Mojżesza, 10 słów. Program dla Polski. Program dla ojczyzny. Program dla nas, tutaj obecnych, bracia i siostry. Program dla tego miejsca i dla tego miasta. Dla każdego z nas. Chciałbym dzisiaj oddać te słowa papieżowi Janowi Pawłowi II. Niech on w tym programie życia duchowego, społecznego, religijnego przemówi do nas jeszcze raz. Na szlaku mojej pielgrzymki po Polsce towarzyszy mi dekalog. 10 Bożych słów wypowiedzianych z mocą na Synaju, potwierdzonych przez Chrystusa w kazaniu na górze w kontekście 8 błogosławieństw. Z rąb ludzkiej moralności zadany człowiekowi przez Twórcę. W Rzeszowie powiedział tak. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy. Nie bądź chrześcijaninem byle jakim. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. W Lubaczowie. Reformie gospodarczej, jaka się dokonuje w naszej ojczyźnie, powinien towarzyszyć wzrost zmysłu społecznego. Coraz bardziej powszechna troska o dobro wspólne, zauważanie ludzi najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać codzienną mszę świętą, trzeba nam sobie przypomnieć, szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie i która się obecnia na Jego ołtarzu. Nie łudźmy się, mówi papież, odchodząc od źródeł miłości i świętości, odchodzi się od samego Chrystusa. W Kielcach kryzys nie ominął rodziny. Nie ominął on niestety polskiej rodziny. Powoduje tyle obrazy Boga,
jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Trwałe skłócenie i konflikty w wielu rodzinach, a także długotrwałe rozstanie na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. Prócz tego coraz częściej dochodzi też do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny. Brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi, czy też wśród rodzeństwa. W Radomiu też tak nas drogi papież powiedział: przykazanie nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie. Chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży, zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziecko. Łomża. Co stało się z przykazaniem nie cudzołóż w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzić do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego po prostu się używa? W Białymstoku chcę, abyście byli nie tylko sprawiedliwi, ale też i miłosierni, jak on sam, ewangeliczny ojciec tylu marnotrawnych synów. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. W Olsztynie prawda jest dobrem, a kłamstwo fałsz, zakłamanie jest złem. Doświadczamy tego w różnych wymiarach i w różnych układach. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych. Włocławek. Nie tylko nie cudzołóż, ale też nie pożądaj. Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłą pożądania, które drzemią w tobie jako zarzewie grzechu. Nie daj się opanować człowiekowi cielesnemu. Jeżeli będziecie żyli według ciała, pisze apostoł, czeka was śmierć. Płocku. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało. To też nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego, z pogwałceniem praw drugiego człowieka. Dlatego serdecznie życzę wam wszystkim, aby nikt z was i nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę.
i z Koszalina takie słowa. Stąd, z nad Bałtyku, proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeżeli popękało. Abyście nigdy nie zapominali. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci Ojca Twego i Twoją Matkę. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie pożądaj żony bliźniego Twego. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która Jego jest. Oto dekalog. 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy Twoja przyszłość. Przyszłość naszego narodu, państwa, Europy i świata. Te 10 słów wykonał już za Ciebie Jezus Chrystus, żywy i zmartwychwstały. Wystarczy, że dzisiaj otworzysz się na tą dobrą nowinę, że wpuścisz Jezusa pełnego miłości, który Ci chce wszystko wybaczyć, który Ci przebacza, do Twojego serca i do Twojego życia. Amen. Do Boga bogatego w miłosierdzie, pochylającego się z troską nad każdym człowiekiem, z dziękczynieniem za świętych Jana Pawła II i Jana XXIII, skierujmy z ufnością naszą modlitwę. Ojcze miłosierny, Twój Syn przekazał apostołom i ich następcom władzę odpuszczania grzechów. Mocą Ducha Świętego odnów w pasterzach Kościoła gorliwość w pełnieniu posługi sakramentu pojednania i pomóż grzesznikom zwrócić się z ufnością do Bożego miłosierdzia. Ojcze nieskończenie dobry, Ty jesteś nadzieją świata i tylko w Tobie ludzkość może zaznać pokoju. Obdarz duchem mądrości rządzących narodami, aby unikali wojen i konfliktów oraz wytrwale dążyli do zgody i współpracy. Ojcze najlepszy, Ty dajesz dziś Kościołowi nowych świętych. Wysłuchaj łaskawie modlitw, które za ich wstawiennictwem kierujemy do Ciebie i pomóż nam wytrwale kroczyć drogą świętości, którą oni wskazywali. Ojcze Wszechmogący, Ty uzdaniasz ludzkie serca do pełnienia dzieł miłosierdzia wobec braci. Napełnij nas duchem miłości, abyśmy umieli płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi, a wszystkim potrafili dawać nadzieję. Ojcze niebieski, Twój Syn modlił się na krzyżu o przebaczenie naszych grzechów.
Okaż miłosierdzie naszym zmarłym, szczególnie Andrzeja Sobotę w dniu urodzin oraz zmarłych z rodziny Durma i Kulińskich, aby cieszyli się pełnią udziału w Twoim boskim życiu. Pełen dobroci i miłosierdzia. Twój Syn pouczył nas, abyśmy nie byli niedowiarkami, lecz wierzącymi. Pomóż nam, tutaj zgromadzonym mieszkańcom Lęborka i powiatu lęborskiego, pokonać każde zwątpienie i zniechęcenie na drodze do świętości. Wszechmogący i miłosierny Boże, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje ojcowskie dłonie. Niech hojność darów Twego miłosierdzia przemieni nasze życie i uczyni nas apostołami Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjdźmy do stołu miłosierdzia, gdzie ciało
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie przez wyznanie wiary i chrzest święto, osiągnęli wieczne szczęście przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios znamy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cherubi, serafinowie, śpiew wieczystej pieśni głosy. Święty, święty, Prawda, stał mi ośmiech.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa Pana naszego. Akt zawierzenia świętego Jana Pawła II świata miłosierdziu Bożemu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata, Europy, naszej ojczyzny, Ukrainy, Rosji, nasze miasto, całą ziemię lęborską, nasze parafie, nasze rodziny, każdego człowieka i nas samych. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciąż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyne Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, na nas i całego. Modlitwa do świętego Jana Pawła II. Święty Janie Pawle, Pan Bóg wybrał Ciebie jako znak swojej opatrzności dla współczesnego świata, który na nowo poszukuje sensu życia, śmierci i cierpienia. Stając się tak jak apostoł, wszystkim dla wszystkich ofiarowałeś Bogu całego siebie, bez reszty. Totus tuus, cały Twój, to przewodnie hasło Twojego posługiwania zapisało się głęboko w pamięci naszego ducha. Ucz nas, święty Janie Pawle, umiłowania tajemnicy Bożego Słowa. Bądź natchnieniem dla rozmiłowania się w liturgii. Niestrudzony w ukazywaniu dróg pańskich, obecny na tylu ludzkich drogach, a nawet bezdrożach, udzielaj odwagi wszystkim, ażeby nie wahali się otwierać drzwi dla Chrystusa, wszak bez Niego nie można zrozumieć prawdy o człowieku. Każdemu z nas, gdy bardzo będziemy zmęczeni życiem, ukazuj radośnie drogę do domu Ojca. W Jego chwale, we wspólnocie wszystkich zbawionych, Ty trwasz w uwielbieniu Trójcy Świętej razem z Matką Bożego Syna. Módl się za nas, pielgrzymów jeszcze z dala od Pana, byśmy zawsze jasno widzieli cel naszej drogi, która niech się nieustannie jednoczy z tym, który wczoraj i dziś jest ten sam także na wieki. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ksiądz dziekan jeszcze przed wyjściem powiedział, że dzisiaj papież Franciszek mówił słowo 9-minutowe, więc ja już właściwie wyczerpałem. Już właśnie nie powinienem dzisiaj przemawiać, ale jeszcze proszę trochę o łaskę cierpliwości wszystkich tutaj obecnych. Eucharystia znaczy dziękczynienie. I dzisiaj rzeczywiście mamy za co dziękować Panu Bogu. Za nowych świętych, za naszego drugiego wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Ale w tym dziękczynieniu chcemy też objąć wszystkich, którzy byli w przeróżny sposób i są zaangażowani w tą dzisiejszą uroczystość mszy świętej dziękczynnej. Chciałbym bardzo serdecznie, bo za chwilę otrzymamy po tej mszy świętej pewien prezent. Myślę, że ten prezent będzie na pewno słodki i dobry. Nasi piekarze przygotowali kremówki i chlebki Jana Pawła II dla wszystkich tutaj obecnych.
tutaj przy jantarze po waszej lewej stronie. Po wszystkim jeszcze będziemy mówić, co jeszcze będzie dzisiaj oczywiście, ale w międzyczasie też, kiedy będzie jeszcze uwielbienie, można się już pomału posilać i odbierać kremówki i też chlebki Jana Pawła II. W tym momencie dziękuję dla naszych kochanych pikarzy, dla cechów rzemiosł, dla Wenty, Brunona i Marka, Głodowskiego Eugeniusza, Darżnika Mariana i Lipińskiego Kazimierza. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, wszystkim ofiarodawcom na rzecz dzisiejszej uroczystości. Dziękuję rodzinie Krupskich. Dzięki nim mamy taką piękną, dużą scenę. Brawa dla rodziny Krupskich. Dziękujemy Centrum Sportu i Rekreacji, służbom mundurowym, ochronie, wszystkim zabezpieczającym ten teren Placu Pokoju. Tym, którzy nagłaśniali, dbali o dźwięk i za tych, dzięki którym mogliśmy, wy mogliście nas oglądać na tym dużym, pięknym ekranie. Brawa! Dobre Media z Koszalina. Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy koncelebrowali tę Eucharystię, którzy byli obecni na tej dzisiejszej uroczystości na czele z księdzem dziekanem. Bóg zapłać. Dziękujemy całej służbie liturgicznej ołtarza. Chciałbym też na koniec, właściwie swoim nie powinienem dziękować, ale oni ponad prawie 3 miesiące przygotowywali się do tej dzisiejszej uroczystości, czyli zespołowi, chórowi i też diakoni tańca z naszego sanktuarium świętego Jakuba Apostoła. Słuchajcie, ta uroczystość, tak jak mówiłem, jeszcze piekarze mają coś dla nas, ona się jeszcze nie kończy. Kiedy asysta wyjdzie dalej, zapraszamy was, żebyście chcieli uwielbiać Boga. Zapraszamy was do uwielbienia tego, który zmartwychwstał, tego, który żyje, tego, który przychodzi z wielkim miłosierdziem. Tak jak mówiła święta Faustyna, morze miłosierdzia, ocean miłosierdzia rozlewa się teraz tutaj, w tym miejscu, na tym placu pokoju. Plac pokoju, zobaczcie, sama nazwa już wskazuje nam na pokój, na miłosierdzie Boga. Jest warto zostać. Serdecznie zapraszamy, żebyście tutaj jeszcze chwilę, parę chwil pobyli razem z nami, żebyśmy wspólnie uwielbiali Boga w tym miejscu, właśnie, tu i teraz. Dzisiaj też zapraszamy na apel o 21:00 w naszych kościołach też parafialnych. Rozdajemy też iskrę miłosierdzia, płomień, który przybył do nas z Łagiewnik, z Krakowa. Można dzisiaj ten płomień zanieść pod ten pomnik. Także kiedykolwiek, o której godzinie chcecie oczywiście, możecie go zanieść też około godziny 21:00 na apel jasnogórski. Też słuchajcie, jako prezent przygotowaliśmy dla was takie obrazki z Janem Pawłem II. Tego Jana Pawła II namalował pan Bronek Lis, tutaj zresztą obecny. A z drugiej strony jest modlitwa za stolicą Jana Pawła II. To też jest prezent, jest 3000 tych obrazków, myślę, że starczy dla wszystkich. Także to też jest prezent dla was tutaj wszystkich obecnych. Jeszcze raz dziękujemy Bogu Wszechmogącemu w Trójcy za tą dzisiejszą uroczystość, za to, że mogliśmy być razem i przeżyć we wspólnocie to dziękczynienie. Bóg zapłać Bogu Wszechmogącemu. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy
i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie. Miłość otwiera na drugiego człowieka. Pragnę także podziękować ojcom franciszkanom za całe liturgiczne przygotowanie tej uroczystości. Wielu było przygotowujących, ale właśnie sobie na ich terenie ojciec Gwardian, ojciec Kustosz wspaniale przygotował, też nawiązał do tej chwili Ducha Świętego. Też możemy nawiązać do tej chwili poświęcenia pomnika, kiedy też symboliczny, bardzo ulewny deszcz dał znak o Bożej opatrzności. I ten głos Ojca Świętego, który miał być troszeczkę później, ale wszedł właśnie w istotę tego naszego dziękczynienia. Jakby powiedział nam: dziękuję. Dziękuję za to dziękczynienie, któreście sprawili w Lęborku, o którym ja będę pamiętał i będę wam błogosławił tam z nieba. I bądźmy tego pewni. Bądźmy pewni Jego żywej obecności wśród nas. Pan z wami i z duchem twoim. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Amen. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem. Niech on sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki. Największym skarbem, słuchajcie, czy wierzycie to, że mamy skarb największy, Jezusa Chrystusa, miłosiernego. Chwal Go w swoim sercu, bo jest warto wychwalać Pana, który jest Bogiem miłosiernym, pełen miłości wobec każdego z nas. To On tutaj przychodzi do serc, do ciebie, właśnie teraz, żebyś poczuł ten skarb największy w swoim sercu. Nie ma innego skarbu, nie ten świat, nie ludzkie układy. Ale Jezus Chrystus jest największym skarbem. Uwielbiajmy Go, chwała Panu, bo tylko On jest Panem naszego życia. On jest największym skarbem. Jest tym, który umacnia, który nam daje życie, prawdziwe życie.
jest do tego jeszcze pełen miłosierdzia, pełen miłości wobec każdego z nas. My teraz razem z aniołami będziemy śpiewać i oddawać chwałę Panu. Każdy bierze pod pachę swojego anioła stróża i tańczy razem z nim. Na chwałę Pana! Zapraszamy też, żeby ta druga strona też tańczyła. Ruszajcie się trochę. Słuchajcie, mamy ręce, mamy nogi, możemy się ruszać. Pierwsza rzecz, jaką musimy Wam powiedzieć, my tutaj nie przyszliśmy dawać koncertu. My tu przyszliśmy tak jak Wy dawać świadectwo zmartwychwstania. I tak jak Wy chcemy uwielbiać Pana, więc włączcie się w to, żebyśmy nie byli sami ciałem, duchem i głosem. Tam macie tekst, tutaj macie diakonię, która pomaga tańczyć. Chodźcie razem z nami, w chwale Pana. Ruszają się ręce, ale nogi też. No, nogi.